Dziś w programie Kierunek Zachód między innymi. Polonia dzisiaj tańczy, śpiewa i prowadzi. Czyli święto tych, którzy choć z dala od ojczyzny, sercem wciąż są przy niej blisko. My Polskę bardzo kochamy. Staramy się cały czas promować wszystko, co polskie. Kierunek Zachód. Zaczynamy. Święto Polonii i Święto Flagi w szwajcarskim Rapperswilu. W Polskim Muzeum trafiamy na występ polskiego zespołu tańca Lasowiacy. Jest to święto z Polonią i dla Polonii. I od Polonii, bo to Polonia dzisiaj tańczy, śpiewa i prowadzi, prezentuje swoje osiągnięcia literackie. Cieszę się, że spotykam Polonię dynamiczną, pełną energii i pełną chęci dania czegoś z siebie dla wspólnej polskiej sprawy. A to już Włochy. Tu święta Polonii i Flagi rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Ostii, jednej z dzielnic Rzymu. Po wspólnej modlitwie był czas na refleksję. Chciałam po polsku przeżyć mszę i przyszliśmy tutaj i niespodziewanie są dni Polonii i Flagi. I bardzo mi się to podobało tutaj. Polska to zapachło. To ta cała impreza, wszystkie takie te pieśni, tęsknota za Polską. Polska, więc uwierz sną, tu ojczyzna, tu nasz dom. Kościół łączy nas duchowo, ale również to przesłanie kulturowe. To wszystko, co związane jest z naszą ojczyzną. To wszystko jest nam wtedy bliskie. To wszystko łączy nas i czujemy się jak jedną wielką rodziną. Z okazji Święta Polonii 6 maja po mszy w Sanktuarium Divino Amore zorganizowano festyn, gdzie oprócz gier i zabaw było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i biesiadnych. My Polskę bardzo kochamy. Staramy się cały czas promować wszystko, co polskie. Z Włoch przenosimy się do Paryża. W stolicy Francji odbyły się obchody z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, w których wzięli udział przedstawiciele ambasady i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu dzisiejszym spotykamy się w Paryżu, aby obejść rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja była, można powiedzieć, takim aktem wieńczącym historię demokracji I Rzeczypospolitej. Zarazem była również testamentem, którą I Rzeczpospolita zostawiła następnym pokoleniom. W kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, najstarszej polskiej parafii w Paryżu, została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. Zgromadziło się tam kilkuset wiernych, poczty sztandarowe organizacji polonijnych oraz młodzież w strojach ludowych. Dla nas, bez względu na to, czy mieszkamy w kraju, czy na obczyźnie, no święto 3 maja jest olbrzymim świętem. Dalsza część obchodów odbyła się przed pomnikiem Adama Mickiewicza, znajdującym się w Ogrodzie Erewańskim w centrum stolicy przy moście Alma. To jedno z najważniejszych miejsc dla Polonii w Paryżu, które upamiętnia historyczne powiązania polsko-francuskie. Senat troszczy się o Polonię i chcemy rzeczywiście być w tych miejscach, kiedy tylko mamy możliwość, czy to tu w Paryżu, czy w Chicago, czy w Nowym Jorku, czy w innych miejscach. Niemcy, Berlin. Święto Polonii 2 maja, święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej również 2 maja i święto Konstytucji 3 maja to są dla nas Polaków za granicą szczególne święta. W tym czasie będziemy mogli, pokazujemy się jako wspólnota, pokazujemy, że jesteśmy silni, a szczególnie jesteśmy silni właśnie w Republice Federalnej Niemiec, tutaj w Berlinie, gdzie mieszka około 200 tysięcy Polaków.
W Berlinie Konstytucję 3 maja uczczono na sportowo. W związku z obchodami rocznicy jej ustanowienia polska ambasada zaprosiła ukraińskich i litewskich przyjaciół do wspólnego biegania. To jest ważne, żeby mieć właśnie tę okazję i tą frekwencję i wykorzystywać je do tego, żeby przypominać o polskiej historii, polskich tradycjach. Dla mnie jest to trochę takie rodzinne spotkanie. Mam pradziadka, który 100 lat temu przeprowadził się z Polski do Niemiec. Uczestnicząc w biegu, chciałem zaznaczyć przyjaźń między Boliwią a Polską. To świetna inicjatywa Polaków, dobrze się bawiłem. Biegliśmy od ambasady Ukrainy, zahaczając o ambasadę Litwy i meta była oczywiście w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Grunewaldzie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, mimo nie najlepszej pogody, frekwencja była znakomita. Jesteśmy bardzo dumne, bo czujemy się bardzo gorąco Polkami, mimo że mieszkamy w Berlinie i bardzo się cieszymy na wszelkie polskie inicjatywy, tym bardziej, że ta inicjatywa była taka wspaniała, bo właśnie z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, z Litwy, więc nic piękniejszego się nie mogło tutaj zdarzyć. I jeszcze Belgia, a konkretnie Bruksela. Tu polski dzień w kultowym parku Saint-Quentinaire. Na zaproszenie polskiej ambasady zjechały się wszystkie organizacje polonijne z Belgii. Można było pośpiewać i potańczyć. Rok 2023 jest rokiem kopernikowskim, więc wiele atrakcji związanych było z polskim astronomem. Dzisiejsze wydarzenie się wpisuje w kilka majowych świąt i rocznic. Święto Konstytucji 3 maja, w Dzień Flagi, w Dzień Polskiej Polonii za granicą i w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Podejrzewamy, że to może być największe polonijne wydarzenie w tym roku. Mnóstwo atrakcji odwołujących się do atrakcji turystycznych, do lokalnych specjałów. Staramy się znaleźć dla każdego coś interesującego dla młodych, starszych. Dużo polskiej muzyki i polskich tańców. Bardzo dużo informacji o całej Polsce, także już sobie wzięłam całą torbę broszurek. Gdy nieśli flagę, to miałam łzy w oczach. Są takie wyjątkowe chwile, uważam, że gdzieś jesteśmy rozproszeni po świecie i uczestniczymy razem, gdzieś się łączymy z tym wszystkim wspólnie. Pozdrawiam całą Polonię na całym świecie. Do Włoch przyjechała w latach 90. Chciała zarobić na otwarcie biznesu w Polsce, a potem wrócić do kraju. Stało się inaczej. W słonecznej Italii mieszka już 31 lat. Obecnie Bożena Wróblewska pracuje jako tłumacz oraz prowadzi własne biuro rachunkowe. Gdy zmieniasz kraj, zdajesz sobie sprawę dopiero w tym kraju, że tam nie masz nikogo. Nikt na ciebie nie czeka, nikt ciebie nie zaprasza. Więc ty musisz udowodnić, że jesteś wartościową osobą, żeby ciebie zaakceptowali i żeby sobie wyrobić jakąś pozycję w życiu. Jak tylko przyjechałam tutaj, to poznałam mego męża po kilku miesiącach. Bardzo mu wiele zawdzięczam. Jest wspaniałą osobą i jest w Roka nazywany jako przyjaciel Polaków. Jak jeszcze mnie nie znał, to był tak nazywany jako przyjaciel Polaków. Musimy my Polacy trzymać się razem, być razem, wtedy będziemy mniej tęsknić i cierpieć z tego względu, że nie jesteśmy w naszej ojczyźnie, że nie mamy bliskich tutaj, najbliższej rodziny. Warto trzymać się razem, bo jako jednostka nic nie zrobisz, a jako ilość osób duża możemy być siłą, możemy decydować o naszym życiu, mieć wpływ na nasze życie i na życie w kraju, gdzie mieszkamy i w naszej ojczyźnie. Dlatego postanowiła założyć wraz z innymi Polkami mieszkającymi w Rzymie polskie stowarzyszenie o wymownej nazwie Insieme, co znaczy razem. Stworzyłyśmy ten nasz związek w ten sposób, żeby każdy w tej naszej wspólnocie, w tym stowarzyszeniu czuł się jak u siebie w domu. I tak to jest za granicą, że twoją rodziną są twoje przyjaciółki Polki. Spotykają się towarzysko, pomagają innym, nie tylko Polakom. Ostatnio zorganizowali zbiórkę dla mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy.
Dziś w cyklu Młoda Polonia Grzegorz Ładniak, przedsiębiorca z Paryża. Przyjechałem tutaj celem i priorytetem leczenie i skomplikowana operacja mojej córki. I tak z paru tygodni, miesięcy zrobiło się te parę lat. Gdzieś tam zaczęło brakować mi polskich produktów, tradycji. Zacząłem tego szukać i w Paryżu, powiem szczerze, niełatwo było to znaleźć. W pewnym momencie wpadliśmy wraz z żoną na pomysł, dlaczego nie wdrożyć w życie projektu i założenie własnego małego biznesu i dać skosztować ludziom naszych naprawdę przepysznych produktów i tradycyjnych dań. Zaletą może być to, że poznawanie nowej kultury, nowych ludzi, spotykanie się z nowymi ludźmi, prowadzenie własnego biznesu, może małego, ale daje to mi bardzo dużą satysfakcję wraz z małżonką. Minusem na pewno jest brak bliskich. Moją pasją jest promowanie polskości na obczyźnie, gdyż myślę, że jest warta tego, żeby podtrzymywać naszą tradycję, którą często zapominamy i to jest, myślę, najbardziej satysfakcjonujące, że możemy to robić daleko od naszego kraju. Mówią, że dom twój, gdzie serce twoje. Moje serce zawsze będzie w większej części w Polsce. Myślę, że tęsknota będzie i pozostanie, ale cieszę się z każdego dnia i że mogę wracać tam, skąd pochodzę. Rzym, stolica i największe miasto Włoch, położone w środkowej części kraju nad rzeką Tyber i Morzem Śródziemnym. Jest jednym z najczęściej odwiedzanych miast na świecie i największą atrakcją turystyczną Włoch. Rzym przyciąga turystów jak magnes, bo Rzym to nie tylko zabytki, to nie tylko kultura, to nie tylko historia, ale to jest błękit nieba, to jest wspaniała kuchnia, to jest niesamowity klimat i piękna atmosfera, bo Roma to amor. Rocznie Wieczne Miasto odwiedza ponad 7 milionów turystów. Oferuje podróżnym dwa lotniska, Fiumicino oraz Ciampino, z których wygodnie i szybko można dostać się do wybranej części Rzymu. Z jednego i z drugiego lotniska możesz dostać się taksówką miejską. Z Fiumicino kosztuje to 50 euro, z Ciampino 31. Istnieją również shuttle busy z Fiumicino, pociąg Leonardo, który dowiezie na dworzec Termini. Z lotniska Ciampino są z kolei autobusy, które też szybko docierają do metra Ananina, to jest linia A, i do metra Laurentina linia B. Zwiedzający Rzym mogą wybrać nocleg spośród szerokiej gamy cenowej. Najtańszy szacuje się na 30 euro za osobę za jedną dobę. Na turystów w Wiecznym Mieście czyha wiele pułapek, na które nabierają się ci najbardziej nieroztropni. Chcę was ostrzec przed najbardziej popełnianymi błędami przez turystów, kiedy zamawiają nocleg z niepewnego źródła, korzystają z taksówek, które no nie są może autoryzowane, branie nieautoryzowanych przewodników, którzy często w ostatniej chwili odmawiają serwis. Należy również pamiętać o zakupie biletów do największych atrakcji Rzymu wyłącznie z autoryzowanych źródeł. A miejsc, które powinno się zobaczyć w tym mieście, jest naprawdę sporo. Co zatem musi znaleźć się na naszej liście, jeśli mamy zaplanowany na zwiedzanie tylko weekend? Koniecznie trzeba zobaczyć Koloseum i Forum Romanum z Kapitolem. Trzeba zobaczyć Watykan, Bazylikę Świętego Piotra, Muzea Watykańskie. No i oczywiście perełki baroku, fontanny di Trevi, schody hiszpańskie. Po drodze jeszcze Panteon i Plac Navona. Dodajmy, że podczas zwiedzania Rzymu nie powinno się korzystać z miejskich środków transportu. To miasto najlepiej zwiedza się na piechotę, eksplorując miejsca pominięte w przewodnikach, które z chęcią odwiedzane są przez jego mieszkańców. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a Państwa mamy nadzieję przed telewizory także za tydzień o tej samej porze. Kierunek zachód, dziękujemy i do zobaczenia. Rekordowa liczba uczniów wzięła udział w dyktandzie, 2300 uczniów. To jest jak na dzieci, które od poniedziałku do piątku nie chodzą do polskich szkół, to jest rekordowa liczba.